Zrobiłeś film o mężczyznach, którzy pracują w górach i są ze sobą tam kilka miesięcy. I rozmawiałem właśnie głównie o kobietach, prawda? No tak, no bo jak się jest samemu w górach bez kobiet, no jest 400 tam czy 500 owiec dookoła, no to się rozmawia o tych kobietach. Oczywiście to nie jest tak, że 24 na dobę się o tym rozmawia, ale jednak gdzieś ten temat wraca. To są ludzie, którzy no, pół roku spędzają sami, jak jeszcze przyjeżdża jakaś ekipa z kamerą w ogóle, z mikrofonami, które wiszą po prostu im metr czy tam dwa nad głową niecałe, no to potrzeba takiego czasu, żeby oni tam jakby się przyzwyczaili do tego. No. Trwało to tam tydzień, czy może dłużej, ale to zaakceptowali, jak tam siedzieliśmy z nimi prawie cały dzień, z przerwą na jakiś tam obiad i od świtu do zmierzchu, no to się przyzwyczaili. W którymś momencie jakby mogłem z nimi pracować. Oczywiście też rozmawiałem po drodze z nimi, poznawaliśmy się nawzajem. Udało mi się gdzieś jakby uchwycić jakąś taką dużą bliskość z tymi bohaterami, że oni się bardzo jakby przede mną otwarli. Dla mnie najbardziej trudną taką rzeczą przy montażu też było to, żeby ich nie skrzywdzić, żeby jednak te rzeczy, moim zdaniem intymne, które mi dali, nie byłyby zbyt dla nich krzywdzące. No, żeby znaleźć tą granicę, do której mogę jakby ich pokazać, a do którego momentu nie mogę. No. To były rzeczy, które oczywiście też bym mógł jeszcze dać głębsze, może były bardziej dla widza, może wciągające, ale jeszcze jest bohater, którego trzeba też uszanować. Ten film robiłem bardzo poważnie, w ogóle bardzo przeżywałem i tak dalej. Wszystkie te rozmowy dla mnie były bardzo poważne i nagle potem zacząłem pokazywać ten film i zaczęli się śmiać w niektórych momentach. I to mnie zaskoczyło tak zupełnie, bo jednak chciałem coś takiego o tych ludziach dobrego powiedzieć, a tu się nagle ludzie śmieją i bałem się, że właśnie, że jego śmieszyłem, nie? Że troszeczkę, ale chyba nie. A bohaterowie filmu widzieli już gotowy produkt? Widzieli film, bohaterowie moi i znaczy... Zaakceptowali go. Ja się najbardziej tylko bałem, że ponieważ ten oni mówią bardzo taką oryginalną gwarą, którą ja rozumiem, ponieważ jestem z tych terenów i mnie się wydawało, że cała Polska też to będzie rozumiała. Się okazało, że jednak Polska nie rozumie i trzeba było z polskiego tłumaczyć na polski. I bałem się właśnie, że to jakby ich dumę, gdzieś tam uderzyć w ich dumę, ale jakoś to przeszło miękko, nic mi nie mówili na ten temat. Film się podobał. Mówili, że jest okej, chociaż myśleli, że będzie mniej tam przekleństw i tego tam tak. Jak taki temat znalazłeś? Bo sam jestem, jakby pochodzę z takich okolic. Dzieciństwo takie miałem. Ja na przykład nie rozumiem, co znaczy obudzić się rano w mieście. Rozumiem, co znaczy obudzić się rano na wsi, wyjść przed dom się wysikać. Ja nie wiem, co znaczy wysikać w mieście, dlatego nie robię filmów o mieście, no, bo nie umiem. Nie wiem, jakie tam jest światło, jakie tam jest, jakie są barwy, jakie są kolory. No nie wiem tego po prostu, jak jest w mieście. A teraz myślisz o kolejnym filmie? No tak, no mam w głowie jakby parę rzeczy filmowych. Jeden realizuje kolejny film. No, jestem już prawie po zdjęciach. No i myślę, że potem będę automatycznie zaczynał robić kolejny, bo staram się jednak nie robić naraz dwóch, trzech filmów, bo mógłbym spokojnie, ale to się zawsze odbije na historii, na bohaterach, a to jednak trzeba starać się jak najlepiej o tych bohaterach opowiadać, bo no to jest odpowiedzialność, jak się stawia kamerę przed nimi. Po prostu odpowiedzialność, nie ma co po prostu ich krzywdzić. No. Jak się pracuje w szkole Wajdy? Powiedz, czy tam jest ważniejsza ta osoba tego opiekuna artystycznego, albo tego kogoś, kto prowadzi młodego reżysera, czy jednak stawia się na, albo tobie zależało na postawieniu na taki na wizję autorską? W szkole Wajdy pracuje się bardzo dobrze, bo jak ktoś ma jakiś pomysł, to się tam przychodzi, dostaje się jakby konkretne wskazówki, które to, wiadomo, że to nie jest tak, że w jeden dzień wszystko to powstaje, to trwa przez pół roku tam dłużej. No i ja rozmawiam się na temat tego filmu, pomysłu, który na początku oczywiście zawsze jest beznadziejny i fatalny, ale potem to się rozwija, dochodzimy do jakichś wspólnych rozwiązań i wtedy człowiek zostaje potem już sam z ekipą i rusza i robi film. No. A bardzo oczywiście ważne były jakby też dla mnie no ta rola opiekunów, też tam jednak dużo pomogła mi. No. Przeważnie należy pokazywać jakieś zdjęcia, żeby to nie było tak, że ktoś ma pomysł w głowie i myśli, że z głowy go zrobi, jednak trzeba mieć to poparte jakąś tam dokumentacją filmową, czy zdjęciową, czy osobistą też. No. Kolejny film też się będzie mój dział jakby w terenach takich podmiejskich, też właśnie na wsi. No. Nie w mieście. Ja nie wiem, co znaczy żyć w mieście, nie wiem. Nie chcę zgadywać w ogóle, bo to jest za duże ryzyko w filmie. A żyjesz w ogóle w mieście, czy też mieszkasz na wsi cały czas? Nie, ja mieszkam na wsi, no na takim małym gospodarstwie tam z babcią. Także coś tam gospodarzę przy okazji między filmami.
Za kilka dni pokazujesz premierowo film na festiwalu Vision Durel, prestiżowym bardzo festiwalu dokumentu. No tak wyszło, że premiera akurat będzie tam, na Vision Durel, w Szwajcarii. No i tyle, no tak wyszło, no to jakby to nie o tym nie zależało, ale tak wyszło. Pierwszy raz w ogóle o nim słyszałem, ale to może dlatego, że jakby nie interesowałem się wcześniej festiwalami, no to jest, no, bo człowiek robi filmy jednak. Judah Beszryc, tak, że mama jest domu, więc nie mogę sobie tego skojarzyć, że jej nie ma, więc, że umarła. Ja sam się Beszryc, no, ale jest. Teraz jeszcze, kiedy zejdziesz z domu, to bardziej ci by brakowało, no bo tu ten kąt tam, gdzie siedziała to łóżko, no to zawsze... Przypomina się non-stop, jak siedzieli i gadali do mnie, rozmawiali my. Matka jest...